cieszy taka duża frekwencja, trening to jest proces, który trwa bardzo długo. Nie da się natrenować za jakiś, na jakiś okres czasu. Cieszy ta frekwencja. Myślę, że dzieci z przyjemnością będą przychodziły na te zajęcia, rozwijały się. O to w tym wszystkim chodzi. A czy będą grały w piłkę? No bardzo byśmy chcieli, żeby za jakiś czas któryś z zawodników z tych chwili grał w pierwszej drużynie Arki. Duża sympatia jest ze strony Wrocławowa. Począwszy tutaj od dyrektora i wszystkich ludzi, dużo kibiców przychodzi na nasze mecze. A mówię, no bardzo się cieszymy, że tutaj powstała ta filia i Arka rozwija się nie tylko w Gdyni, ale Arka jest poza granicami Gdyni, jak Rumia, Wejherowo czy tutaj Warosowowo. Tak, ja bardzo to lubię. Mimo swoich obowiązków z pierwszą drużyną, bardzo często się pojawiam na tych zajęciach, odstosowuję się. Naprawdę bardzo fajnie z dziećmi się tutaj pracuje w wszystkich filiach. Prawda, cieszymy się strasznie, że mogliśmy dzisiaj tutaj zagościć. Odbywa się właśnie pierwszy otwarty trening naszej szkółki AG Władysławowo i mamy bardzo dużą frekwencję, około 40 dzieci prawie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Po dzisiejszym dniu otwartym odbędą się już pierwsze oficjalne zajęcia dla wszystkich dzieci strict treningowe i będziemy trenować dwa razy w tygodniu, mniej więcej do połowy października lub początku listopada na obiektach na zewnątrz, tutaj w COS-ie w Cetniewie na trawie. Natomiast od tego późniejszego czasu przychodzimy płynnie na halę i praktycznie przez cały rok mamy zajęcia treningowe, pomijając okres wakacyjny i ferie świąteczne szkolne. Jak najbardziej. Wystarczy przyjść na trening, można taki trening pokazowy odbyć, wtedy zdobyć formularz zgłoszeniowy i z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym przyjść na kolejne zajęcia i można powiedzieć, że dziecko staje się już oficjalnie uczestnikiem naszej szkółki. Tak, już na dzisiejszym dniu otwartym wszyscy uczestnicy treningu dostaną od nas zaproszenie na mecz Arki, dowolny mecz w najbliższym nadchodzącym sezonie już teraz trwającym. Na zajęciach też będą bywać piłkarze, tak jak dzisiaj, którzy często też są na co dzień trenującymi, też dzieci w naszych szkółkach w Gdyni. Także myślę, że takie atrakcje na pewno będą dzieciom towarzyszyć. Koordynatorem tutaj wewnątrz trenerskim jest Michał Płotka, były piłkarz m.in. Arki i Widzewa Łódź. Także myślę, że zostawiamy tutaj dzieci w dobrej opiece profesjonalnej. Jak wracasz, to już nie wiem. Z pobokiem wracasz, tutaj już, to tutaj wysoko. Obok drabinek już. We Władysławie powstał już kolejny oddział naszej szkółki. Posiadamy dwa oddziały w Gdyni, na Pogórzu oraz w Chylonii. Poza Trójmiastem jest to Rumia i kolejnym projektem jest Władysławowo. Tak, będę koordynatorem tego oddziału wraz z Tomkiem Supruniuk. No, zajęcia w tych grupach wiekowych odbywają się głównie na grach i zabawach. Chodzi o rozwinięcie ogólnej sprawności, no i na zabawie. Ogólnie cieszymy się, że dużym zainteresowaniem. Było widać spore zacięcie u wszystkich. Trafiło się, tak. Jest kilku fajnych dzieciaków, ale oczywiście zapraszamy wszystkich, bo nie jest powiedziane, że jeśli ktoś teraz się nie wyróżnia, nie jest powiedziane, że za jakiś czas nie wystrzeli po prostu z talentem, tak? Władysławowo to nie jest przypadkowe miejsce, jest to dla nas naturalny kierunek, ponieważ posiadamy tutaj swój fan klub, dlatego też zdecydowaliśmy się na otwarcie szkółki tutaj. Mamy tu idealne warunki, też dzięki ośrodkowi Cetniewa. No, cieszę się, mogłem tutaj wraz z kolegami otworzyć taki projekt. Mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości kolejnymi wychowankami. No dobrze, to teraz zmień nogę. Prawa, lewa noga. Pierwszy trening w szkółce Arki Gdynia w Władysławie. Czy to dobrze, że taka szkółka powstała? Jak najbardziej, tym bardziej, że Władysławowo zawsze było związane z Arką Gdynia od niepamiętnych czasów. Ja jako wieloletni kibic od 91 roku jeżdżę na Arkę i chciałbym, żeby właśnie takie rzeczy działy się w naszym mieście.
początki są może niezbyt dobre, ale myślę, że powolutku w dobrym kierunku wszystko będzie szło. Sam mam serce żółto-niebieskie, więc syn, jeżeli będzie miał takie samo serce jak ja, w tych samych barwach, to będzie bardzo dla mnie... Chociaż on już ma żółto-niebieskie serce. Nie musi grać w piłkę, żeby być kibicem Arki Gdynia. Panowie, a wy nie staniecie? Mocno machamy. Mocno. Jura.